Słoneczko, z tej strony Dawid. Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale, w którym lecimy z dalszą serią o zwierzętach. Dobrze, koniec wstępu i lecimy do odcinka. Dobra, moim nowym zakupem, bo dzisiejszym zakupem jest mały ślimaczek. Tam sobie siedzi w pudełku. Za chwilę wam go pokażę, ale to jest Lisa Hatina i Radelej, coś takiego, Zanzibar, o. Coś takiego to było. Na pierwszym mamy kamera, dralebek, żeby dostarczyć mu białko. I tu jest później kolejne, to jest podłoże kokosowe. Tu jest nasz ślimaczek i tu jest też podłoże chyba kokosowe i tu jest jeszcze białko to jest do popuszek, ale też może być właśnie dla ślimaczka. No dobrze. Taką się prezentuję i lecimy, zmniejszam kadr i będę opowiadać dalej. Dobra. Taką się prezentuję. To jest moje właśnie takie pudełeczko, co ma trzy dziurki tutaj i tam jeszcze cztery dziurki. I też są na podkrywce, ale właśnie to na tym jest, dlatego wam teraz tego nie pokażę. W środku boksa powinno być mały pojemniczek na wodę, żeby miał sobie pić. Pojemniczek na jedzenie. I jakieś podłoże. To jest na przykład, tu jest też torf. No to właśnie ta ziemia, znaczy pod podłoże kokosowe, jak wam przed chwilą prezentowałem. Te ślimaczki jedzą miętę, bazylię, ogórki, marchewkę i dużo innych rzeczy jeszcze, dlatego fajnie. I możemy się teraz przyglądnąć ślimaczkowi. Dobrze, jesteśmy. Jest trochę brudny, dlatego. Przepraszam. Jest trochę brudny i też nie będziemy go widzieć, bo się strasznie wysrażył, jak go wyciągałem. Dlatego niestety dzisiaj go tak nie pooglądamy, ale pooglądamy jego piękną skorupę, która ma łatki. I jak wygląda, jakby była z morza. No. No to co? Ja już się będę z wami żegnał. O, czekaj, coś tu się dzieje. Może wyjdzie? Nie wyjdzie? Ale na pewno w kolejnym odcinku sobie wyjdzie. Dobra, ja zmniejszam kadr i będziemy się żegnać. Dobrze. Jak mówię, będziemy się żegnać. I w kolejnym odcinku będziemy go karmić i będziemy mu też coś wymieniać. Jeszcze nie wiem co dokładnie, ale na pewno coś będziemy. No to co? Ja już się będę z wami żegnał i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!